Jest minus 5,5 stopnia, a ja jadę na ryby. Lód. I kto dzisiaj przyjechał, przedstawię parę osób, które będą chciały, żeby zostały nagrane. Dobrze, dobrze, jest ładny. Ło, chłopie! Poszła. Ochotka i biały, no. Ochotka zamknięta białym, no. Tak? No czyli tak jak ja, widzisz, nauczyłeś się czegoś. Widać wyraźne, bo szybko doleciał do wędki. Co, mocne branie? Troszeczkę, o, widzicie? No jeszcze bliższy, no będzie 55, spokojnie. Powiem wam, jest minus 5,5 stopnia, a ja jadę na ryby z Maćkiem. Ustawiłem się tu na rybach też z kolegami tutaj z internetu, z których znam lub których dopiero poznam. Powiem wam, nie, to jest masakra. To jest, nie no, jesteśmy starzy ludzie, no już tego się nie wyleczy, nie? Masakra. O, no to jest Maciek. Jest Maciek. Przyjechał busa i się będzie ładować. Jest ratunek w dniu dzisiejszym. Maciek nabrał drzewa, zrobimy ognisko. Będzie trochę cieplej przy tym niesprzyjających warunkach atmosferycznych. Także jeszcze raz powtarzam, słuchajcie, minus 5 z długiej wędki. Jedziemy tutaj. Ale jeszcze wam pokażę właśnie. Patrzcie, jakie mam buty. To są buty snowboardowe, żebym nie zmarzł. I tak. Dobra, coś Maciuś. Hello, jaka dzisiaj hello. Taktyka będzie? Zimowa! Czyli w jakim stylu to by dzisiaj kurde? Czyli pierwsze co zrobimy, to rozpalimy ognisko. Aha. No, bo najgorzej to się wychłodzić, nie? Potem. Musi być jakaś alternatywa, żeby nie zmarznąć. Patrzcie na to, nabieram wodę do kuwety. Lód. O. Lód przy brzegu. Dobre, nie? Zanęta co sama co tydzień temu, czyli mieszanina już teraz płoci tej Top Gold z kermelem chyba i z ziemią i z ochotką wszystkim, z robakiem. Dobry, tam. Cześć. Z tobą chyba pisałem. Siema. Siema. Jak tam też są ci? Od nas ty, co mieliście spotkać wszyscy? Tak. Nie. Co? Bo ci, co na mecie się znamy, to nie ma tego Grześka, nie ma Siwego. Nie ma. Znaczy dojadę. Nie tak, że przyjechaliście sami dla siebie. A to sami dla siebie, na pewno się później zjadą czy coś, albo no, nie wiem, albo gdzieś indziej pojechali. No bo tam pisałeś, że proponujesz zbiórkę 630, nie? No. No a już jest, zobacz, która, siódma, nie? No. Dajcie obok i ten. Grilla się rozpali. Można? Co? Tu podjechać, tu dalej. Gdzie chcecie się ustawić? Jak chcecie koło nas, mnie to tam, wiesz. To jest koleżeńskie łowienie, a nie wiecie. No i ta sama zanęta. Nie wiem, zobaczę, może na jedną linię ją po prostu całą wyrzucę. A na innej linii tylko ziemia z jokersem. Bardzo nas akuracyjnie, typowo zimowo. No zobaczymy, słuchajcie. Czas pokaże. O, Maciek. Maciek i mieszadło. Szybkościowe mieszanie zanęty. Chyba dbać o ręce. Thank you.
Siema. Andrzej, uśmiechnij się, powiem ci, się nagrywa. Zazięcam stary zbroniony. Na razie cisza, więc postanowiłem, że przejdę się po stanowiskach i dzisiaj przyjechał, przedstawię parę osób, które bym chciał, żeby zostały nagrane. Zaraz za mną, przede mną właściwie z 15 metrów siedzi zawodnik, aktualny reprezentant Garbolino Polska, Paweł Złuziak. Chęć się natrafiłem tutaj na hol Leszcza. Mirek tutaj, który czasem jest widoczny na forach wędkarskich z wrocławskich, poluje jakąś rybkę. Także ryba jest. Może nie bierze, nie wiadomo jak, ale da się coś złapać. Widzę, z daleka holujesz. Co? Ło. Jaki? 0,8? 0,8 czy lepiej? Ale fajny taki, no. No, ważne, że się udało. Mirek. No i jego taki. Fajny, fajny Leszek. Super. Przyjechał? Który? Paweł, Lisu? Lisu, no nie. Przyjechał może, nie. No, widziałeś go, tak? Jak? No co? Tam łapią jak? Chyba na dole, nie? No tam na ostatnim tym jednego Leszcza wyciągnęli. Leszcza, no takiego 35-37. No i przed chwilą Grzesiu miał braniek. No, też tylko się spóźnił, no niestety. Okej, okay, dobra. Kamerów wśród wędkarzy. Jest aktualny mistrz okręgu. Odpowiedź na to pytanie właśnie, którą była konkursowa. Tak. Tomek Mołdawiak. Zwany w domu. Jak? Miałeś jakieś coś? Kontakt nie, z rybą? Ja jeszcze jestem w trakcie, że tak powiem, przygotowy. Dobra. Masz już zasada, właściciel sklepu Barbus. Pozdrawiamy. No, relacje. Czarny koń naszych zmagań okręgowych. Kto czarny koń? No ty. Czemu? Pan Walkowiak. Wałkiewicz. Wałkiewicz, cały czas mylę. No. A tam raz do roku zawsze wygram. No. Jak tam? Widziałem, jakiś był chyba jazgarzyk, tak? Tak, był jazgarzyk, ale ja tu mam haki wielkie. No. Na konkretną rybę, bo ja ryby nie potrzebuję, a potrzebuję... Na łopatę, emocji. Tak. Dobra, idziemy dalej. Myślałem, że nie przyjdziesz. Siema. Super, myślałem, że wiesz, że zimno będzie, to mało kto przyjedzie, ale zobacz. Zobacz, co się dzieje. A, to masz sprzęt normalny. Mam tu moje stanowisko, jeszcze nie nagrywałem w ogóle. Widzę z szczytówki, jak zostawiłem, tak wyglądają tak samo, także pewnie lipa. Jeszcze tu nagram końcówkę stawki i wracam, bo coś trzeba pomachać będą. Tutaj reprezentacja Kamiennej Góry, Boguszyc, Boguszowa Gorz, górskie klimaty. Za tydzień zawody charytatywne. Siema. No co? A połowiłem z godzina, nic się nie działo, to mówię, przejdę się po stanowiskach. No ale co, nie zgraliśmy się. No właśnie, kurczę. Może tak, że zinterpretował, nie wiem, ja tak mniej więcej chciałem odzwierciedlić, gdzie mniej więcej będę.
Czyli na wysokości tych krzaków w początku. Wiesz co, my stwierdziliśmy, że tam ktoś siedzi w tamtą stronę, a też byli ludzie tak dalej. Aha. Ale słyszałem, że macie rybę chociaż w łowisku. Na twoje? No tak myślałem. Siema. Cześć, Marcin. Bartek. Cześć. I co na zamykaczu jak? Co? 125 metrów. Ustawiłeś? Ten zestaw co tydzień temu mi się tak plątał, nie? No. Bo był tu i tu miałem na końcu za tym zrobioną pętelkę i to mi się tutaj owijało, a w tej chwili jeszcze za stoperem zrobiłem skrętkę. Aha. I stoperek. To co tu jest? Stoperek. Krętlik. Krętlik. I dopiero, nie? Więc teraz... Czyli dobra, jak to idzie? I taki boczny trok. I teraz zestaw się układa no. Tak, czyli... Puść, ale zostaw mi to. O, zobaczcie, takie coś. Trok. I teraz? On tak ojeździ. Teraz stoper. O, skrętka.
krętik i przypon. I Maćka, to jest zestaw, ale... I teraz ładnie zestaw układa się tak, bokiem, obok koszyka, bokiem, nie? Tak. Nie będzie się plątał. Fajnie to widać, no. Ale co, bez kontaktu z rybą na razie. No, na razie tak. Tam rzucam taką 60 z dolnym obciążeniem na 50 metr. 60? No. To bardzo. Ale takim czy tym stworzywa? No to stworzywa, no. Ale no, to... no nieważne. No dobra, ja założę tego. 60. Aha, ty masz tak, że no karabin czy w karabinczych, no nie hartownie. No właśnie nie wiem, jak to jest skonstruowane. No, miałem to no obciąć, dobra. Obciąć, ale... Dobra, no łap tak, zobaczymy. Mam nadzieję, że w końcu będziesz miał jakieś branie, bo drugi raz jesteś ze mną na rybkach i lipa. Maciek, co jest no, z tobą? Widzisz, no nie wiem, chyba mi się nie chce. Co, nie ma? Jest? Ty, a mocne branie? Mocne branie? Napinkę? Ty, napinkę? Napinkę? No wreszcie, Maciuś. Ty łoisz mi dupę, bo ja zero. Patrz, kurwa, przed zatem. Co ty gadasz? Oj, to po rybie. Po rybie. Jest? Nie, jest. Wyżej kija, bo masz takie koszyki, one wchodzą w zaczepy. Wysoko kija musisz. No, piękny hol. Dobrze, jest ładny. Ło, chłopie, Maciuś, brawo ty. Ale żeś mi pojechał teraz. Ty go nie zerwij. Pomóc ci podebrać? Nie, może ty filmuj. A patrz, może. Chłopie. Przynajmniej mamy materiał na filmik. Kurde, ze... Puść koło, na kabłągu puść. Na kabłągu puść tylko. No będzie ze 3 kilo. Zważymy go może na szybko, co? W tym koszu. Dobra, weź zaprezentuj go. Spokojnie, malutki. Spokojnie, taki jestem. Ale... Popatrz się, ej. Taki jestem. Dobra. Jakie 2,5 kilo pokazuje ten nasz szczyk? Dawaj, Maciek, do wody. No, będzie ciężko wypuścić, bo mamy rudy. To ją lekko rzuć tam, rzuć ją tak lekko. Poszła. Super. Szkoda, że go nie zmierzyliśmy, ty. Dobra, koło 60 miałem. Czekaj, może nie pod słońce. Dobra, ty, ale podbieraka nie widzę. Ale lipa. Przyniosę ci podbierak. A gdzie jest ten podbierak? Z tamtej strony. Koło Maćka jest. Widzisz, przyszedłem do ciebie i przyniosłem ci szczęście. Gruby. Branie, powiem ci, było... Nie patrzyłem, kot. Gruby masz przypon? No właśnie nie. Ty dobrze mi przypomniałeś. Tam jest chyba 0,11,5.
08, już nie pamiętam. Czekaj, pójdę ci po podbierak, co? To taki podbierak na uklejki chyba. Podebrać ci, czy sam sobie podebrać? Nie, podbiorę sobie, ty, podbiorę sobie, podbiorę sobie. No ładne. No i siedzi. Dobra, leci nagrywanie. Tu lód jest. Musisz go chyba tak trochę poślizgiem. No. 52 centy. Oj, poszedł. Kiełbaskę kroimy, bo już zgłodniliśmy. Dobra, Bartek, powiedz mi teraz... Grillek, o, grillek. Z jakiej odległości tego lesz tam? Ty, poczekaj, bo tu trzeba sfilmować całą ekipę tam. Lesz najważniejszy. Dlaczego, panowie? No, dzięki. Z jakiej elegancko. Odległości wyciągnąłeś? Z 50 metra, no. Czyli troszkę bliżej niż ja, tak? No, no Ochotka i Biały, twój patent. Ochotka, ale co? I Biały. Ochotka i Biały, za no. Ochotka zamknięta Białym, no. Tak? No czyli tak jak ja, widzisz, nauczyłeś się czegoś. W końcu. Cyrki. Fajny dzionek, naprawdę warunki są superanckie. Jest, kurwa, super. Nie ma lepszej gastruwy na rybach. Zrobić plażę. Już dzisiaj się chyba nic tu nie zmieni, więc pora na małe podsumowanie dzisiejszego wędkowania. Słabo było, bardzo słabe chimeryczne brania, sporadyczne pojedyncze ryby, mnóstwo wędkujących, a tak naprawdę może z paru łowiło regularnie ryby po kilka sztuk. Średnia było to 1-2 ryby. Złowiłem jedną, Maciek jedną, ale przynajmniej było skąd ciągnąć, więc przynajmniej dla tego jednego brania warto było przyjechać, spotkać się tutaj, zintegrować, pogadać, wymienić doświadczeniami po prostu z innymi wędkarzami i ogólnie bardzo pozytywny wypad. Nie wiem, czy w tym roku jeszcze w takiej o liczbie będziemy mogli się gdzieś spotkać, no bo wiadomo, głównym celem większości wędkarzy było to, żeby robaki się nie zmarnowały, więc dużo osób przyjechało po prostu na ryby. I no cóż, do zobaczenia za tydzień. Na pewno będzie relacja z zawodów. Się zwijamy, a tutaj jeszcze kolega obok. Ładne branie. Widać wyraźne, bo szybko doleciał do wędki. Co, mocne branie? Końcówkę brania widziałem. Aha, jak wracała szczytówka? No, no, no. Także tak jak mówię, pojedyncze ryby wypracowane. Fajny kijek, no ładnie pracuje. Co to za kijek? Flagman Sherman Pro. Okej. Medium Feder. A medium? 70 gram, nie? Dobra, jest wiesz? Tylko czyli poszedł do siebie na oddech, bo pierwszy rzut za okolicę, nie? Ładny, ładny, no. Ło! Dawaj, masz miarkę, to zobaczymy. Macie miarkę jaką? Zobaczymy. No. Bardzo fajny, no. Ładny, ładny. Bardzo fajny. No. No mówię. Ale jak już pociągniesz, to fajnie, nie?
Kurde, jak już to branie nastąpi? Koniec. Ale w zimie, kurde, no ja mam tam, kurde, tylko już schowałem do auta. No dobra, 40, postawisz palucha i... Ale patrz, jak delikatnie zeszhaczony. Delikatniutko, za samą wareczkę. Czekaj, ja tu... Za samą wareczkę, o, widzicie? No będzie 55 spokojnie. 55, no? Takie jak mogę. Ale jakie na pasiony, nie? No gruby, no one w tej chwili są takie właśnie, gruby.